Uważam, że tutaj na tych warsztatach może być rzeczywiście coś takiego, co możemy nazwać nowym otwarciem. Nowym otwarciem, czyli czymś takim, gdzie przyjeżdżamy tutaj z jakimś doświadczeniem, tak? Z jakimś doświadczeniem, trochę bagażem, trochę zasobami. Może trochę nie mamy pomysłu, bo to życie, które było, jakoś może się nie sprawdziło, teraz jest nowe i tutaj są takie bodźce, czy też takie możliwości, które powodują, że możemy z tego coś wybrać, coś wziąć. I to jest niesamowite też dla mnie, nie? Że malując pierwszy obraz w życiu, tak, ja patrzę na ten obraz i myślę sobie, nigdy nie namalowałam obrazu. Ja nigdy tak nie patrzyłam na drzewa. A teraz, przy pomocy pana profesora, tak to robię, tak? I to jest to nowe otwarcie, to może być nowe otwarcie, to może być coś, że ktoś nam wręcza właśnie ten pędzel, tą muzykę, tą wędkę taką, nie? W którą stronę to pójdzie, nie wiem. Natomiast jest tutaj ta możliwość zobaczenia tego, jak to może być. I abstrahując zupełnie od choroby tutaj, tak? To nie mówimy o tym, mówimy o tym, że było jakieś to życie, teraz jest inne, może być jeszcze inne. Że onkoprzestrzeń też pokazuje możliwości, że pokazuje ferię barw różnych, smaków, tego, na co można się otworzyć, czego można jeszcze doświadczyć. Człowiek codziennie jadąc do pracy i żyjąc w takich właśnie takich utartych schematach, tak, nie widzi po prostu tego, że są jeszcze inne możliwości, inne smaki, że można wolniej żyć, że można świadomiej pooddychać, że można się zatopić w muzykę i to jest piękne. I rzeczywiście wtedy nie myśli pewnie o chorobie, natomiast to nie jest ważne. Nieważne, jak to nazwiemy, tam, to jest jakaś trudność, która jest w tym życiu, tak jak w medytacji, ona jest jak jest, tak? A my sobie tu robimy swoje. A to pokazuje też te kierunki, w którym można pójść. W którym można pójść, co z tego będzie? Nie wiemy. Ale właśnie to miejsce, czy też ten warsztat daje tą przestrzeń. Byłam bardzo ciekawa tego projektu, więc ja wcześniej nie uczestniczyłam w takich projektach, więc kiedy usłyszałam, że mogłabym tutaj być, no to zaczęłam się zastanawiać, jak to organizacyjnie zrobić. Byłam ciekawa z dwóch powodów. Z jednego powodu takiego właśnie, co tutaj robicie, czytałam tylko w internecie o tej działalności i byłam ciekawa, jak to wygląda w rzeczywistości. Z drugiej strony byłam ciekawa również takich zajęć w stosunku do pacjentów, bo sama byłam pacjentką, czy też jestem, ale jestem też psychologiem i interesują mnie oddziaływania psychologiczne poprzez sztukę, poprzez malarstwo, poprzez muzykę i tego też byłam bardzo ciekawa. Więc ja chciałam sobie zabrać takie dwie rzeczy dla siebie, w ogóle poczucie się w tej przestrzeni, w tej grupie, ale też popatrzenie tak zawodowo trochę na to wszystko. I przyznam, że no bardzo jestem zachwycona, w ogóle bardzo mi się podoba. Duży wpływ ma na to otoczenie, czyli to, że jesteśmy tu sami, że nie ma tutaj ludzi innych, że nic tu nie rozprasza. Jestem w trybie wakacyjnym, jeszcze urlopowym, więc mi jest łatwo wejść w takie wolniejsze życie, żeby nie gonić. Z drugiej strony rzeczywiście tak myślę sobie, że miałam na początku takie duże zastrzeżenia co do tego, że powiedziałaś też, że tutaj staramy się nie mówić o samej chorobie. Myślę, jak to nie mówić? Ja jako psycholog myślę, to trzeba mówić, trzeba to jakoś tak ogarniać, terapeutyzować, mierzyć się z tym. A działania przez sztukę pokazują mi, że z jednej strony nie mówi się wprost o chorobie, a z drugiej to samo wychodzi
i jest też przestrzeń na to, żeby osoba o tym opowiedziała w trochę inny sposób, właśnie może przez sztukę. No i jest to niesamowite, dlatego że z jednej strony to uspokaja bardzo, że nie ma tego napięcia, że będziemy tutaj bardzo głęboko wchodzić w terapię, w trudne emocje, ale z drugiej, że też tych emocji się nie hamuje na siłę, nie? Że tego nie ma. Jestem pozytywnie zaskoczona tym, że nie bawimy się tutaj w malarstwo, w słuchanie muzyki, żeby zapomnieć. Tylko robimy coś dla siebie, gdzie możemy się uzewnętrznić ze swoimi emocjami, a z drugiej strony może to jest lżejsze trochę niż takie, niż prawdziwa terapia, gdzie tutaj nie jest to przestrzeń na to, prawda? Dlatego ja to bardzo pozytywnie i dla siebie oceniam, ale też tak psychologicznie. Mam takie też myślenie, żeby się bardziej zainteresować, poczytać o art terapii. Wcześniej tylko trochę się tym interesowałam. Brałam udział w zajęciach z muzykoterapii, ale tutaj to otoczenie, jednak też uważam, że otoczenie ma bardzo duże znaczenie. Czyli coś, gdzie jest jakaś harmonia, jakieś piękno, przyroda. To pozwala zatrzymać się i więcej wziąć. I ta onkoprzestrzeń dla mnie, no, rzeczywiście jest takim przestrzenią do tego, żeby oswajać się z różnymi też emocjami. Czasami odkrywać w sobie nowe emocje, czasami oswajać się z lękiem. Każdy tu przychodzi ze swoją historią, może ją namalować. Może jej wysłuchać, może ją przemedytować. Dlatego no, niesamowite jest to dla mnie. No i na medytacji, tak myślę sobie też. Dlatego, że medytując czy oddychając, to może nie jest kwestia przerabiania, tylko kwestia uspokojenia siebie, nie? Że to jest próba właśnie zatrzymania się w tym życiu, tak? Zauważenia tego, co jest tutaj i teraz. To też jest dla mnie forma przerobienia czegoś. I muzykoterapia, zajęcia z malarstwa, no to zupełnie dla mnie nowe doświadczenie, ale też bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne. Ja zgadzam się z tym, że tutaj odnosimy bardzo dużo do przeszłości. No i rzeczywiście, zresztą choroba, tak, nie bierze się też znikąd. Ona jest wynikiem czegoś, więc rzeczywiście właśnie jakieś trudne przeżycia, to, że nie umiałyśmy o siebie zadbać w kwestii emocji, wyrażania emocji, tak, to doprowadziło, to jest jakiś proces, tak, proces. Nie chcę powiedzieć, że jest ukierunkowanie na chorobę. Rzeczywiście tak nie jest, ale też nie można zapominać, że z tymi emocjami tu jesteśmy, nie? I to ja jestem daleka takiemu zaprzeczaniu, nie? Że na przykład tego już nie ma, albo jak ktoś mówi, to jest moje osobiste podejście, że ktoś mówi, nie wiem, kiedy się z tym uporam. Być może nigdy się z tym nie uporasz, być może musisz z tym żyć. Pytanie, jak żyć, żeby było dobrze? Żeby było pełniej, żeby było mądrzej, tak? Czy mnie to dotyczy, tak? Myślałam, że już mnie to nie dotyczy, powiedziała przed chwilą dziewczyna, tak? Że ja miałam iść do pracy od września, że mnie nie dotyczy. A może będzie cię dotyczyło całe życie? Ja też po 5 latach od wyzdrowienia niby myślałam, że mnie to nie dotyczy. A później jest jeszcze jedna próba. Ja już teraz wiem, po roku, rok temu choroba wraca. Ja nie mogę powiedzieć, że mnie to nie dotyczy. Ona mnie będzie dotyczyła do mojego końca. Ale po prostu ja z tym żyję. Ja żyję pełniej niż kiedykolwiek. Ja potrafię się cieszyć, potrafię ocenić, co jest ważne, co jest nieważne, co jest dla mnie istotnym w życiu. Dlatego też ja jestem daleka od takiej
ucieczki w coś innego. Nie chcę tego. Po prostu ja chcę sobie spokojnie żyć z tym, co mam i z tą świadomością. Nie chodzi mi o to, żeby nadmiernie skupiać się tak na tym, że jestem chora czy zdrowa. Chodzi mi tylko o to, żeby nie robić niczego, żeby zapomnieć, bo tego się nie da zapomnieć. A rzeczywiście muzykoterapia, no też różne emocje, ona nadal we mnie wzbudza różne emocje, tak? Takie też niezwiązane z chorobą, z różnymi rzeczami. Być może one właśnie doprowadziły mnie do tej choroby. Dlatego ja uważam, że choroba sama w sobie niekoniecznie jest tym, co nam się najgorszego w życiu przydarzyło. Pewnie wcześniej były gorsze rzeczy, a to jest konsekwencja czegoś, nie? Natomiast rzeczywiście umiejętność czerpania z życia, jakiegoś takiego smaku życia, tego piękna, tego otoczenia. Być może bez takich doświadczeń to by wszystko takie było oczywiste, jakieś takie blade. Ja teraz bardziej widzę niż wcześniej. Dlatego też ja z choroby nie robię tutaj centrum zainteresowania, ale być może ona pozwoliła mi właśnie tak świat doceniać, być bliżej moich dzieci, spotykać różne osoby. Też spotykać osoby, które bardzo mi pomogły. Być może inaczej bym ich nigdy nie zobaczyła, nigdy nie spotkała. No i to jest ta przestrzeń właśnie, nie? To jest ta przestrzeń na spotkania, na smakowanie życia, na różne rzeczy. Być może ja mam takie doświadczenia niedawnego powrotu choroby i dlatego ja to sobie uświadamiam teraz dość mocno, że no może być tak, że rzeczywiście będę ileś tam żyła i już nigdy na nią nie zachoruję ponownie, ale może być tak, że ona będzie wracać. Ja już to teraz wiem, bo wcześniej byłam może jakoś tak w takiej nieświadomości. Ale dla mnie, szczerze mówiąc, teraz, tu i teraz będąc, nie ma to żadnego znaczenia. Dlatego, że ja skupiam się na tym, co ja tutaj mam. Że ja mam fajny weekend w pięknym miejscu z różnymi takimi działalnościami. Że udało się tu zabrać moje dzieci i one dają mi przestrzeń na to, że ja tu mogę być. I to jest dla mnie teraz najważniejsze. Ja nie zastanawiam się, czy ja zachoruję za miesiąc, czy za rok, czy za 10 lat. Czy Ja wcale? w ogóle, czy wcale. Ja w ogóle o tym nie myślę. Natomiast wiem, że tak może być i też daję sobie takie przyzwolenie na to. Daję sobie na to przyzwolenie, to są moje niedawne doświadczenia. Natomiast ja z tego teraz nie robię figury takiej, tak? A powiedz, jak Więc twoje tak. dzieci w ogóle tutaj się czują, bo no, to jest też taki eksperyment. Nie, my tutaj nie mieliśmy Wiem, dzieci, no ale wiem. w ogóle właśnie super, że wy ci Moje dzieci towarzyszą. dzielą się takimi działalnościami jak gra na komputerze i układanie klocków Lego. To są ich projekty, ale jak widać, przez to, że nie zmuszam ich do tego, żeby uczestniczyły w czymś lub nie, to przychodzą, coś robią, odchodzą. Antonina wczoraj z medytacji skorzystała i z tego, że może przy mamie sobie siedzieć spokojnie. Mamy na to czas. Razem. Nie mamy dużo czasu tak na co dzień. Janek, że może sobie porysować. I obawiam się, żeby nie chciały ze mną jeździć jeszcze w przyszłości, jak im się tak spodoba. Natomiast też ja czuję po sobie, że ja się stresowałam, że one będą mi przeszkadzać, że będą innym przeszkadzać, że ja będę zestresowana pomiędzy tymi dziećmi, że to nie jest dobre wyjście. Ale jakoś czuję, że udało się to połączyć chyba. Czuję, że Zagranicznie. udało się to połączyć. Myślę, że to nie jest taka forma, że tutaj kobiety inne powinny z dziećmi przyjeżdżać. Uważam, że nie, że no, zajęcie się sobą to jest zajęcie się sobą i ta przestrzeń dla siebie. Ja miałam taką sytuację, mogłam w ogóle z tego nie skorzystać albo zrobić to w ten sposób. I się cieszę, że te dzieciaki na tyle umówiły się ze mną, że te okoliczności są takie, że właśnie, że my to zgraliśmy. Takie mam poczucie. I te dzieci też, że one nie są tu z przymusu. Trochę czerpią tych swoich przyjemności, trochę tych innych. Więc dla mnie super. Oczywiście, gdybym mogła
zostałabym dłużej i taki był zamiar, ale no, widocznie teraz jest tak, że mam tylko dane te 2 dni. Zobaczymy, może kiedyś będzie więcej. W ogóle poleciłabyś ludziom z takim doświadczeniem, żeby korzystali z... Pewnie. No. Poleciłabym z całą odpowiedzialnością. Odpowiedzialny zdanie. Co? Tak, poleciłabym te warsztaty wonkoprzestrzeni ludziom tylko nie w takiej chyba sytuacji aktualnego takiego ostrego leczenia. Uważam, że nie. Dlatego, Dlaczego? że po prostu nie wiem, czy można to jakoś tak połączyć. No to niech ci Tomek powie, co to się wyprawiało. Ale niech się pani Ale wypowie, nie tak, no. przerywaj. No. Chodzi mi o to, że gdybym była, nie wiem, gdybym była w leczeniu chemią, ja nie wiem, czy ja bym tutaj się odnalazła w tej innej przestrzeni. Tak mówię o sobie, tylko o swoich doświadczeniach. Ja wtedy to i fizyczne złe samopoczucie, nie wiem, czy jest na to tutaj miejsce. Ja osobiście wolałabym mieć właśnie ogarnięte kwestie leczenia, albo takie leczenie już bardziej takie zachowawcze i wtedy tutaj bycie. Bo jednak ostre leczenie onkologiczne, którego jesteśmy w trakcie, bardzo dużo też energii zabiera i ja nie wiem, czy tu jest miejsce na to, żeby ktoś jeszcze mógł tutaj czerpać z tych warsztatów. Ja sobie tego osobiście u siebie tego nie wyobrażam. Dlatego pewnie bym nie polecała osobom w takim ciężkim leczeniu. Ale osobom, które są w innej sytuacji, jak najbardziej. Polecałabym najbardziej takie kwestie, że mogą spotkać się i ze sobą, z drugim człowiekiem, i ze sztuką, i z otoczeniem, i zwolnić tempo, i zastanowić się. To chyba dla mnie najważniejsze i to bym poleciła pewnie.